Siemanko wszystkim, witam was moi drodzy serdecznie, z tej strony Juken, przed wami drugi odcinek z serii od zera do milionera w Eurotracku. Jak widzicie, jeszcze mam poziom zerowy, zaczynamy wszystko całkowicie od nowa. Dzisiaj będzie jakiś kursik, na którym jakiś level wypadałoby wbić, no i odkryć oczywiście gdzieś tam kolejne miasta. No zobaczymy, co to tutaj mamy. Tutaj coś z piły jest do Świnoujścia, ale coś jakby nie pokazuje. Ja wolę, jak GPS-ik jednak pokazuje. O, może to sobie weźmiemy do Olsztyna z piły Mercedesem. Jak najbardziej tak, tylko cena tak troszkę, wiecie co? Ja bym to zrobił cena według dystansu i zawsze wam mówiłem, żeby tak sobie to no ustawiać, bo wiadomo, że u nas na początku, o, może do Niemiec, do Drezna, Mercedesem sobie pojedziemy. Czemu by nie? Chociaż tu jest z Poznania do Kielc za 40 tysięcy trasa, ale myślę, że do Drezna, do Niemiec możemy sobie podjechać. Przyjmijmy zlecenie, jak najwięcej, wiecie, teraz trzeba zarabiać, robić tych oczywiście zleceń szybkich, ciągniki rolnicze, no trochę dobrze w temacie się ruszajmy. Składa, bo zacznę też nową serię, słuchajcie, z Farming Simulatorem, także gdzie to mamy jechać? Tam jest chyba wyjazd, tak by wychodziło. Dobra, jedziemy z ciągnikami rolniczymi, ciągnąłem sobie, jak widzicie teraz, bo w pierwszym odcinku jeszcze mi się ten mod nie wgrał. Czy ja go nie wgrałem, ale pod koniec odcinka go wgraliśmy. To jest ten mod do jakby ładniejszego huba. Więc jak najbardziej, moi drodzy, teraz się jedzie to o wiele przyjemniej. 15 tysięcy złotych pierwsze na koncie mamy. Siema ziomuś z siódemki, siema, siema. Wieś ludziom paczki, w porządku. Znajdziemy inną trasę. Mi Iwona gada, tam jest wyjazd. Wiesz, to tam Iwona mnie tu błąd wprowadzasz, Iwono. No ale sam ją włączyłem. Dobra, ile mamy do przejechania? 400 km. To myślę, że szybko przejedziemy. Na początku to jakoś, jak widzicie, idzie w miarę sprawnie, tylko że zapomniałem jednej rzeczy wyłączyć. Będę musiał ją chyba wyłączyć, bo może się ciężko jecha. Mercedesik, tak jak mówiłem. A następnie skręć w prawo. O, gościu w śniegu w zimę jedzie ładnie, ładnie. Na rowerku sobie śmiga go. Mandaty oczywiście, słuchajcie, włączone. Stwierdziłem, że to zrobię, wiecie, na takiej, bym powiedział, troszkę... Skręć w prawo. O trudniejszym... Dobra, lepiej. Aha, dobra, wskazówka mandatu. Pierwszy mandat? Nie, już ostatnio miałem, bo w gościa przedzwoniłem. Trudno, no słuchajcie, czasem ten mandat się trafi, jak to w świecie realnym, ale jest realizm jako takiego. Włączony mam symulację zmęczenia, chyba włączoną, jej nie wyłączałem. Nie wiem, jak z paliwem. Niby na 900 km nam paliwa starczy, więc teoretycznie nie muszę tankować. Realizm jest naprawdę mega trudny, mamy ruch uliczny, no zresztą pokazywałem wam w pierwszym odcinku, jakie... Przygotuj się do skrętu w prawo. Jakie mody wgrywałem, jest i oczywiście promoc, jest Poland Rebuilding, także będziemy mieli okazję odkrywać, słuchajcie, no, totalnie od zera wszystko. Też pod koniec odcinka wam pokażę, ile mamy odkrytych części mapy, ile mamy odkrytych. Ty gościu przechodzisz przez to przejście dla pieszych. Ile mamy odkrytych miast? Znaczy miasta to chyba dwa dopiero będą odkryte. Jak dobrze mogę wyjaśnić. Krajów to raczej nie mamy odkrytych. Uj! Stoją z radarem, gagat. Koniecznie z radarem. Jakiś boom było. Było, widzowie, jakiś boom małe. Roboty drogowe, no fajnie zrobione. No, pociąg dołem jedzie, fajnie, fajnie zrobiony. Promoc mi się bardzo podoba. O, i odgłosy słychać, że naprawdę jakieś roboty drogowe tam są. Bardzo fajnie zrobione.
będziemy oczywiście sobie, widzowie, nadal. I jeszcze jest ten okres zimowy, no to... Przygotuj się do skrętu w lewo. To wiadomo, że będziemy na tym winter modzie jeździli. Bo zaczynam jednak tą serię, słuchajcie. Skręć w lewo. Jednak w styczniu jeszcze zimę mamy, także myślę, że jak najbardziej w temacie. Ale będziemy sobie zmieniali. Słuchajcie, będziemy sobie zmieniali. Raz będzie słoneczko, raz będzie sypał śnieg. Także to już tam na pewno będzie sporo tych zmian. No dobra, jedziecie gagatki jedne czy nie? Już nie chcą jechać, nie wiem. Światła jakieś są, kto to tam jest, że oni nie jadą. Uuu, tu jest droga z ustępem pierwszej, a oni w prawo wszyscy jadą, a ja jadę w lewo. No widzowie, no jak ja jadę w lewo, to wy chyba sami rozumiecie, że ja powinienem w lewo pojechać, a nie stać w korku, który jedzie w prawo. Bez przesady, moi drodzy, szanujmy się. Prawda, drogi widzu? No nie będziemy stali, kurczę, oni wszyscy w prawo jadą. A my w lewo. Bo tu będzie trzeba manewr taktyczny zastosować, żeby się wydostać. O! Dobra, manewr taktyczny zadziałał. Widzicie? Macie problem z wyjazdem? To robimy taki taktyczny, taktyczną zagrywkę i już... Już wyjeżdżasz na legalu. Też będziecie mieli w tej serii Zaczynamy od zera do milionera. No oczywiście nawiązanie do wszystkich poradników. Pokazanie niektórych rzeczy w praktyce. Piękny jest ten promoc. Naprawdę tutaj przy okazji cały czas robimy zwiedzanie jakichś tam miast polskich. Oczywiście moim celem będzie w tej serii jak najszybciej powiedzmy, że odkryć całą mapę w Polsce, na tym promocie oczywiście, czyli całą Polskę na maksa, na ile się da odkryć. I po prostu wiecie, challenge. Ktoś powie, że bez sensu, no ale tak sobie jakieś challenge trzeba w życiu mieć, no to jest jeden z moich challenge. Wiadomo, że odkryć jak najszybciej wszystkie możliwe kraje, no ale to z czasem, jak tego długodystansowca już odblokujemy. Zobaczymy, na którym levelu kupimy ciężarówkę dla siebie. Tu jakby nie mam na razie jakiegoś planu na to. To wyjdzie gdzieś na spontanie. Zobaczymy jeszcze jak ta kasa będzie nam się tutaj gromadziła. Raczej używanej nie kupię, bo wiem, że z tą używaną to tak są problemy, także... Tyle, co mogę wam powiedzieć, to to, że używanej na pewno nie będzie. Raczej byśmy kupili nówkę, cepkę nieśmiganą i raczej w pierwszej jednak kolejności dla pracowników. Czasem ich tam trzeba pogonić. Wyjścia nie mamy zbyt dużego. Za dużo stoją. Tu mi chyba otwieranie szyby nie działa. Chciałem sprawdzić, czy mi otwieranie szyby działa. Przez przypadek grę spauzowałem. Bo nie ustawiłem sobie, bo pytaliście, jak szybę lewą czy prawą otwierać. No to otwierać tak, jak sobie ustawicie z skrótem klawiszowym. No jechać, ludzie, no przecież ja już wam mówię, czym jest rzecz. Ja tutaj sobie zbyt duży ruch uliczny ustawiłem, niestety. Przez to tak wygląda. Ale pochwalę wam się, bo na live'iku mówiłem, że to mi nie działa, a działa, bo tam jednej opcji nie zaznaczyłem w pliku. Działa mi konsola z komendami, także zaraz mógłbym od biedy i ten ruch uliczny, wiecie, troszkę zmniejszyć, bo jest na 10 ustawiony z tego, co pamiętam. Wejery, ten Mercedes prawie wcale nie jedzie. Jak on w ogóle wygląda? No, tragicznie. Aha, to jest moje patrzenie na innych kamerach, nie? Tak się ono, widzowie, kończy. O, przy Poznaniu chyba Krzesiny latają wojskowe F-16. Co tu się dzieje? Ludzie, co wy robicie?
Kto ten tym żółtym wywinął? Straszne rzeczy. No nie, no chyba wyprzedzę tą cisternę, bo... Jest wolna droga, muszę ją wyprzedzić, ja nie będę za nią jechał, bo już któryś raz gość odwala. O, akurat mi się go udało wyprzedzić. Patrzcie. My tu się spieszymy, żeby ciągniki rolnicze do Niemców nawieźć. Trochę trzeba też i depnąć, bo opóźnieni będziemy. Mi się spieszy, żeby pierwszy level zaliczyć. To mnie zdziwiło. Nie wiem, czy to ma wpływ widzowie z promotem. Natomiast zdziwiła mnie bardzo jedna rzecz. Że, bo pamiętam, jak przecież ten drugi profil też poniekąd do levelowania był zakładany mój. Tam było, tam miałem tak, że praktycznie no co zrobiłem kurs, to level mi jeden skakał. Pierwszy kurs był, pamiętam, na dosłownie 2 km. Skrętu w prawo. A tu nie wiem, pierwszy kurs miałem na 160 km i też nie wbiłem jeszcze levelu. Nie wiem dlaczego tak. Tak jakby coś się zmieniło w tych zleceniach. I oczywiście nie chcę, słuchajcie, mieć łatwiej. I tak jak mówiłem, jeśli ty planujesz zacząć w Eurotrucka, to zaczęcie ze mną jest tu i teraz, jest najlepszym momentem, abyśmy razem zaczynali. Że jestem jeden kurs od ciebie do przodu. Jeśli właśnie chcesz taką nutkę troszkę znowu adrenaliny, zacząć od nowa, to również cię zapraszam do założenia nowego profilu i możecie pisać w komentarzach, jak tam wasze postępy. Będę je czytał, będę serduszkował komentarzem. Albo odnosił się również do nich na filmik. Bo też będzie mi na pewno raźniej, drogi widzu, jak razem ze mną będziesz te kursy robić. To oni na zielonym nie jechali, na czerwonym bus przejeżdża. Co to za bus? Jak widzicie, mamy dużą różnorodność, jeśli chodzi na przykład o cysterny, tak? Widzicie, jest bardzo duża cysterna, czy ogólnie jeśli chodzi o naczepy, nie? To już nie mówimy o cysternach, ale mamy bardzo dużą różnorodność. I to jest też w tym promocie, nie? Jakby cię ktoś pytał. Także ja nie dodawałem już... tego też moda. No gościu, kurde, jedź, baranie. No. Zielone światło. Dobra, no trudno. Dostałem mandat. No i 1000 w plecy przez kretyna, nie? Ale wracając do tematu. Nie dawałem tego moda na naczepy, na nazwy firm, na nazwy naczep, dlatego, że to wszystko jest już w promocie Poland Rebuilding i nie chciałem, wiecie, żeby to gdzieś tam się gryzło. Zobaczcie, macie naczepę Rabena, no jest ewidentnie realne, naczepy są, także nie widzę tu jakby potrzeby kompletnie. O, Schenker. Nie widzę kompletnie tutaj... Trzymaj się z prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Jakiejś potrzeby, żeby jeszcze tam coś dodawać, nie ma sensu. Dwójką na Berlin. Nie, o 18 się ciemno zrobi, bo pamiętajcie, że przy tym modzie zimowym, no to też jest realizm. Chodzi o to, jak robi się ciemno. Nie ma tragedii z tym Mercedesem. Jakoś jedzie, ale pewnie silnik ma najsłabszy. Także mamy tutaj tych dodatków. Te stacje benzynowe mają prawdziwe nazwy. Są prawdziwe, więc ja na to już nie chciałem kolejnych nakładek dawać. Zawsze uważam, że co za dużo tych modów, jak one się gryzą później między sobą, to też niedobrze. Tym bardziej, że grałem sobie moda na lepsze tekstury drzew, na lepsze tekstury asfaltu.
Zresztą tutaj na przykład świetnie widać. Ale jest autostrada, to wiadomo, widzowie, że odśnieżone musi być. No, śnieżycę też zrobimy raz, że w śnieżycy pojedziemy, ale... No jedźcie, ludzie, ja nie mam cierpliwości, wy się tak wleczecie. Przy tym ruchu naprawdę teraz widzę, co przeżywa taki prawdziwy kierowca ciężarówki, który ma jakieś tam zlecenie do wykonania, tak? I ma taki duży ruch, jak ja mam teraz. I tutaj mu ludzie, kurde, się wleką, nie? Albo co chwilę jakieś ograniczenia prędkości. Na razie jeden mandat. Taka średnia, jeden mandat na odcinek, tak? Jeden mandat dostałem za smyczkę, teraz na tras dwa mandaty w sumie. Jeden chyba był za prędkość. Jeden za, też za smyczkę, już nie wiem. Nie pamiętam za to, nie, za czerwone światło. No i potem na minusie, nie? No wiecie, to boli, takie tysiące ci mandatu dają, no to już jest odczuwalne, bo masz raptem 30 tysięcy na początku za zlecenie. Widzisz, drogi widzu, dostałem zlecenie raptem za 30 tysięcy. Ale to kręci. W pewien sposób, dlatego założyłem to nowe konto, bo to w jakiś tam sposób mi sobie kręci, że no muszę uzbierać te pieniądze na tą, powiedzmy, pierwszą ciężarówkę, czy też dla pracowników. Że wiecie, jest to takie znowu odkrywanie wszystkiego na nowo, bo nie jest żadne miasto nieodkryte, żaden dealer ciężarówek jest nieodkryty. Więc jest to fajne, że to wszystko, co wam pokazywałem po prostu w poradniku, sam, jak widzicie, to widzowie robię. Aha, powodowanie kolizji, dobra, fajnie. Zahaczyłem gościa na czepą. Przyciśniemy trochę więcej z tego. Tam, gdzie się da, troszkę przyciśniemy, a i tak będziemy pewnie dużo w korkach stali. Więc póki nas ruch drogowy nie ogranicza, to grzejemy, widzowie. Ile fabryka dała. To między innymi pod odcinek akurat. Jeśli chodzi o ten typ jazdy, możecie oczywiście w komentarzu pisać, bo tych tras troszkę będzie, jakie macie propozycje. Natomiast ja to też to robię pod odcinek, żeby, wiecie, no, pokazywać wam bardziej swój postęp rozwoju, a nie żeby on tam trwał dwa razy dłużej, bo wiadomo, że jakbym tu jechał z ogranicznikiem czasowym na 90 na godzinę, no to też, drogi widzu, ten odcinek trwałby o wiele dłużej. Jak jest. W ogóle będzie mi miło, jak zostawicie łapkę w górę, komentarz pod filmem dla lepszych zasięgów. Możecie podzielić się swoimi przemyśleniami o tym levelowaniu konta. Swoimi postępami również. Jeżeli oczywiście podjęliście ze mną ten start od zera, możecie się ze mną podzielić. Jak najbardziej chętnie poczytam, zepnę serduszko. Z miłą chęcią to zrobię. Żeby nie stać w korku za długo. O, FedEx. Nie, to jest post. Coś jest. Dobra, to jest podróba FedExu, słuchajcie. Post. Dobra, okej. Okay. Jedno jest. Może nie dostali licencji, też trzeba brać na to poprawkę. Jest jakiś tam problem z tymi licencjami. Że ja tego troszkę, powiem wam szczerze, nie rozumiem. No bo jakby nie patrzeć, to że ciężarówki się pojawiają danych firm, to jest tylko i wyłącznie reklama dla tych firm. Więc to jeszcze te firmy powinny płacić Eurotruckowi tak naprawdę za reklamę, a nie jakieś tam licencje, nie? Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Tu oczywiście też mam w planach, widzowie, zrobić... Oj, musimy zwolnić, bo policjanty stoją. Czemu 30 ktoś? Nie mówcie, że to jest 30. Jest, dobra, jest 30. Kurde, kogoś pogrzało. W życiu tak nie jest, chyba, w jeździe do granicy.
niemieckiej. To jest taki moment, o, pójdę sobie zaraz spać. Obudzę się, jak przejadę. 30 na godzinę, kurde. To się jechać nie da, no rowerem bym ich wyprzedził. To jest taka głupota, jak gdzieś 30 stawiają. Jeszcze rozumiem, że koło szkoły, gdzieś w miasteczkach koło szkół jest jakieś ograniczenie. No jestem w stanie to zrozumieć. Ale nie na kudźwa autostradzie. Na razie tłuczemy dosyć maniakalnie, słuchajcie, nowe zlecenia. Nie zamierzam na razie inaczej tego robić, jak szybkie zlecenia. Wiadomo, tłuczemy levele. Pewnie pierwszą rzeczą, powiem wam tak, to jest dosyć ciekawe też, bo trasę dostałem na 500 km. Nie wiem, czy potrzebuję dłuższe trasy, tak szczerze, na ten moment. Więc wiecie, co być może sobie zrobię? Pierwszą umiejętność, jaką sobie odblokuję, tak, to będzie ładunek o wysokiej wartości. To nie będzie długodystansowy. Bo jakby wiecie, no takie trasy 500, tam 600 km, dla mnie one wystarczą na razie, już pod odcinki są spoko. Wiecie, ten długodystansowiec jest fajny, jeśli no, mega długie trasy nam zależy. Ale na razie nie czuję takiej potrzeby. No, 17.30 siedzimy. Na razie, słuchajcie, nie czuję takiej potrzeby, więc myślę, że chyba pierwszym będzie u mnie właśnie długodystansowy. Tak mi się wydaje. Nie długodystansowiec, co ja mówię. Nie długodystansowiec, tylko ładunek o wysokiej wartości. Ciemno się zrobiło, to od razu taki się senny zrobiłem. Patrzę na jazdę w tym. O! Tak trzeba jechać, na długich, a nie tam, kurde. Nic nie widać. Oj! Zagadał się z widzami i w barierki przydzwoniłbym. Drogi widzu, przydzwoni. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Ewidentnie bym przydzwonił, się zagadałem. Także raczej będzie to pierwsze, to będzie ładunek o wysokiej wartości, dlatego że... Mam jechać? Dlatego, że się przyda, nie? Żeby... W pierwszej kolejności wydaje mi się, że będzie spoko. Ten długodystansowiec oczywiście też będzie przeze mnie rozwijany, ale to w momencie, kiedy już tak będę czuł, że chcę robić dłuższe trasy, nie? Już tak patrząc pod odcinek to... Widzowie, zamknijcie oczy. Widzieliście. Nie widzieliście tego. Nic nie było, nie? Widzowie, nic nie było. Za duży ruch jest na ulicy. Jakby jest ruch. A muszę zmienić trochę ten ruch, bo to aż jest... Znaczy nie, no jest fajny, to jest troszkę realizmu w tym, bo faktycznie no takie ruchy... 18 godzina, no to taki ruch może być na ulicy. Ludzie z pracy wracają. To, że ciemno, no trudno, no. Zima. Ale myślę, że takie po 500 km to będą ok, do 600 zobaczę ile tam... Chyba do 550, jak dobrze pamiętam, jest pierwsza ranga długodystansowca. I chodzi o to, że jakby wiecie, no do jazdy po Polsce mi to wystarczy, tak? A ja chcę też dużo Polski odkryć. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Ups. Skręć w prawo. Jedź tym... A dobra, mamy dwa fasy. Się bałem. Także do jazdy po Polsce, gdzie ja chcę raczej tej Polski dość sporo poodkrywać, to myślę, że, no, że będzie całkiem spoko. Nie robić na razie długodystansowca, bo widzisz, to też zależy od twojego celu, nie? To jest to, co wam mówiłem w poradnikach, bo oczywiście fajnie tego długodystansowca jest odblokowywać, bo będzie na pewno więcej expa za dłuższe dystanse. Więc szybciej levelujesz, robiąc dłuższe trasy.
zobaczymy. Zobaczymy, ile expa dostanę tutaj. Może być tak, że teraz z nawiązką mi bije już trzeci poziom. Znaczy trzeci, drugi. Tak na pewno, na 100% wbijemy pierwszy level, ale jestem ciekaw, czy nam wbije może drugi level. No jedźcie ludzie, jedźmy tą Landarą, bo wyjdę z siebie zaraz. Ja się, szczerze wam powiem, ja bym się na kierowcę takiej ciężarówki nie nadawał, nie? Nie miałbym cierpliwości do tego, co czasem ludzie robią na drogach, jak blokują te drogi, jak wiecie, mogliby normalnie. To czasem tak denerwuje, jak ludzie z świateł takie mają ruchy powolne. A przecież fakty są proste, gdyby zmienia się światło, gdyby każdy w miarę żwawo ruszył, ja nie mówię, że ma ruszyć z tym opon, tak, ale w miarę żwawo dynamicznie ruszył, to zwróćcie uwagę, że na przykład dwa albo trzy samochody więcej na tych światłach były, przejechały. Ruch by był też płynniejszy, nie? Coś tam cały czas odkrywamy, no nie dziwne, skoro jedziemy na nowe. No nie wytrzymam z tym Golfem zaraz. Tam co to jedzie, Passat albo Golf. Już nie będę mu się przyglądał, ale chociaż mu zrobię o. Jak mnie gościu hamuje, to trzeba długimi. Chociaż powiem wam szczerze, że jak jedziecie tu na długich, czy tam na przykład macie migacz włączony, to też, zobaczcie, włączę migacz na lewy, oczywiście nie będę chciał jechać w lewo. Zobaczcie, ciężarówka, którą widzimy w lusterku, nagle zwolniła, jakby mnie puszczała, nie? No kurde, nie wytrzymam z gościem, nie? To akurat nie była ciężarówka, tylko... No, no. Trzymaj się prawej strony. Spoko, w lusterku nie widzę. Jest ciemno. Dobra, wyjemy z tym towarem, już go dostarczyć. Już mi się dłużyć. Ta trasa mi się wyjątkowo dłuży. Ale to może przez ten ruch uliczny i dlatego też tak... Ten ruch uliczny jest taki dla mnie męczący i dlatego czasem coś tam, jak widzicie, odwalę. Wyprzedzenie tak jak trzeba. Też jakby nie patrzeć, to jest realny ruch. Myślę, że na wielu autostradach taki ruch uliczny właśnie jest realnie. Nie jest to nic dziwnego. Dobra widzowie, 50 km. Może szybko pójdzie. Tyk już będziemy mieli. Przypuszczam, że dopiero na następnym kursie, czyli przy trzecim odcinku i trzecim kursie, dopiero będzie nam szybciej exp chodził, bo dostaniemy, bo tą rangę sobie wbijemy, nie? Tak mi się wydaje. Jeszcze tutaj klawisze. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Klawisze numeryczne jeszcze. Zjedź w prawo. Czasem źle wciśnie i potem mi się patrzenie załącza, a akurat patrzenie niekoniecznie. Patrzenie to ja wolę myszką. Akurat. Nie potrzebuję tami klawiszowymi. W Niemczech jest ograniczenie prędkości, serio? Oho! No dobra widzowie, no muszę coś aha, to ja tutaj też nic nie wykombinuję. No i co tu się stanęło? Ja mam w prawo jechać. A światła są, okej, dobra, bo myślałem, że tu może się wpłynimy. Proste jak halo, jadę. No weź mnie wpuść. O, nie bądź świnia. Wpuść mnie. Dobra, i tak już jesteśmy prawie na miejscu. Prawie na miejscu. Korków mi się zachciało robić. Zobaczcie, jaki tam jest za nami korek. To widzowie. Ja pierdziel. Idealny, słuchajcie, korek, żeby patkę sprankować, jak będziemy live'a robić. To możecie być pewni. A swoją drogą myślę, że jak live'iki będę robić, to też zapisy live'ów z Eurotracka zostawiam. I
I myślę, że na live'ikach też będę robił levelowanie. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Wtedy już wiadomo, bez konwojów żadnych. Tak samemu, no bo to jest na tym koncie mam promocja, no to wiadomo, Patka z Krystianem ze mną nie zagrają, a z drugiej strony ja już wam powiem szczerze, tak mi się bardzo, jak się tak nauczyłem na tym promocie, to jest taki przeskok, w sensie, że no promoc jest naprawdę tak super, Polska, też Poland Rebuilding jest tak super, że dla mnie już w tej chwili jeżdżenie bez promoca na zwykłej mapie to jest, jakby mi się ten Eurotrack już nie podoba, nie, normalny. Może to dla was być dziwne, nie wiem, dajcie znać w komentarzach, czy też tak macie, jeżeli używacie promoca. Natomiast ja absolutnie już w tej chwili nie umiem. Nie umiem, nie lubię jeździć na zwykłych trasach, nie? Bo promoc dla mnie jest naprawdę tak świetną opcją. Tutaj jest jakieś mega zakorkowane. Dla mnie, słuchajcie, promoc jest tak super opcją, że no nie umiem po prostu jechać już na zwykłej trasie. Tak mi się nie podoba, nie umiem się odnaleźć w tym Eurotracku, gdzie tego promoca nie ma. No ludzie, no jechać. Czemu oni stoją? Kurde, lewy pas jedzie, prawy stoi. Źle zrobiłem. Trzeba było na lewy pas jechać. No i nie puszczą mnie, no. Jadę. Busiarz, jadę. O, zobaczcie, autobusy też są dzięki temu jednemu modowi bardziej przemalowane i się różnią. Z górki jest to bez gazu. O, i widzicie, i teraz sobie pojedziemy. A tam ja nie wiem, czemu oni na tym prawym pasie stoją. Jakbyśmy stali jak taki bałwany. Drezno. Aha, do Drezna mieliśmy. Okej. Okay. Zobaczcie, to byśmy na tym prawym pasie jak takie bałwany stali. Nie wiem, czemu ten gość tu stoi, aż bym mu przydzwonił na internet za pytanie. No stoi kretyn i stoi. Stoi i stoi. Dobra. O, Flexbusa, autobusy są też. To też z tego moda właśnie są malowania, także mi się to mega podoba, nie? Mi się to, widzowie, mega podoba. Dobra, będziemy w lewo jechali, to już zajmę lewy pas. Nie wiem, kiedy ta Iwona będzie mi w lewo kazała jechać. O, odkryję to pas. Już przyznam wam się, nie mogę się troszkę doczekać, aż będę na kierownicy tutaj jeździł, ale jeszcze trochę trzeba dozbierać. Jeszcze proszę. A live'ików i kierownica będzie. Trzymaj się lewej strony, a następnie... Ale mogę wam podpiąć linka do celu kierownicą. Jak komuś się bardzo podobają moje odcinki, zechce wesprzeć kierownicę symbolicznie, chociaż to bardzo wdzięczny. Już jakaś cegiełka będzie. Ja mogę wam podpiąć. Na live'ie wtedy będzie na pewno pokazane, kto ile wysłał kierownicy. Prawie dojechaliśmy do celu. Okej, okay, super. Teraz mnie kusi, ale żeby w tym Dreźnie znak zapytania odkryć, ale tu na prawo już mi się nie chce skręcać i objeżdżać, bo ja to będę robić od następnego odcinka, słuchajcie, jak troszkę ten ruch uliczny tak w miarę zrobię realnie. Też o pół mniej. Bo wtedy, słuchajcie, do skrętu w lewo. Wtedy będę tak robił, tu chyba w lewo, dobra. Skręć w lewo. Wtedy jak najbardziej będę tak robił, że... No! No zajebiście, żeś mi się zatrzymał. Super. To była miła przejażdżka. Oczywiście robimy, widzowie.
parkowanie, żeby 90 expa weszło, bo mi na tym expie bardzo zależy. Widzowie, wiecie, że mi zawsze na tym zależy, żeby te szybciej rozwinąć. Chociaż według mnie za parkowanie mogło być trochę więcej expa. No ale to też pamiętajcie, że ten exp... Wy też dostajecie, słuchajcie, ten exp jak macie odblokowany te rangi, tak? Czyli na przykład długodystansowiec, to oprócz tego, że dostajecie oczywiście kasę, tak? Powiedzmy większą za kurs, to tak samo dostajecie oczywiście... Tak samo oczywiście dostajecie, moi drodzy, więcej expa, nie? Musicie o tym pamiętać. Ja to zawsze sobie tak parkuję, nie wiem, może nagram, jak ja to parkuję zawsze. Może Patce to trochę pomoże, albo może jeszcze komuś. Wiadomo, że jak ktoś jeździ na kierownicy, no to to parkowanie jest banalne, ale jak na przykład parkować na klawiaturze, w sensie chodzi mi o to, że jak widzicie, ja to robię bez gazu kompletnie, nie? Jak w pewnym momencie trzeba, to wyrównam i... Teraz już powinno być dobrze. No i zawsze ważne, żeby ta naczepa w to weszła. Nie wychodziła poza. Nawet może powinno zaliczyć teoretycznie. O, widzicie? Zaliczyło. Nawet jeśli tak krzywo stanąłem ciężarówką, to ma po prostu naczepę zaliczyć. Nie? No powinniśmy wbić level, słuchajcie. Powinniśmy wbić level. Pierwszy poziom. Pierwszy poziom. O, drugi, czyli dobrze, widzowie, powiedziałem. Ok, czyli wbiliśmy dwa levele za pierwszym zamachem, czyli mamy dwie dyspozycje do dyspozycji, czyli musi być ładunek o wysokiej wartości, musi być ładunek delikatny. Według mnie ADR-ów na razie nie robię, natomiast zobaczymy sobie, słuchajcie, widzowie, dostawy do 750 km. Czyli jeżeli wbijemy pierwszą rangę długodystansowca, no to do 750 km będziemy mieli. To jeszcze jest takie akceptowalne. Ja myślę, że do tej drugiej rangi na początku jest spoko, nie? Długodystansowiec. Natomiast ja sobie wbiłem też te, żeby no, te ładunki były no, ciekawsze, nie? Także widzicie, jak to wbiłem, co my tu mamy. Jeśli chodzi o karierę, to na koniec wam szybko pokażę. No jak widzicie, dostawy zrobiłem raptem dwie, czyli dwie dostawy, drugi level, czyli to się zgadza. Cztery firmy obsługiwane. No tak. No i co? No i dwa razy doskonale. Czyli mam nieuszkodzone, no i cztery mandaty drogowe. Tyle niestety już jestem w plecy. 1300, prawie 1400 zł jestem za plecy na mandaty, ale już zobaczcie, 45 tysięcy już jest. Następne kursy zobaczę na następny odcinek sobie, tak z ciekawości, że zobaczcie, że jakby no aż tak na mnie wzrosły jeszcze cenowo. Oj, wywaliło mi Eurotracka. No widzicie, tak jest czasem z modami. No nic, no to czarnym ekranem się będę, widzowie, z wami w takim razie żegnał. Do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.